Hej, witajcie w kolejnym Fagransie. Dziś gramy w Blood Bowl 2. Czyli grę opartą o pewną popularną planszówkę, chociaż popularną nie u nas. Nie u nas, za oceanem zapewne tak. W każdym razie została ona przeniesiona do wirtualu. I zabawa polega na tym, że właściwie mamy takie połączenie gry sportowej ze strategią. Sportowej, bo mamy tutaj futbol amerykański. A strategia, no bo mamy do czynienia z grą... Z grą strategiczną. Strategiczną i turową w dodatku. No i wszystko w świecie Warhammera, także... Tak, mamy rasy i tak dalej, wszystkie zachowane dosyć szczegółowe też widać na przykład po orkach, jak fajnie zostały oddane w tej grze. To na samo pewno... co w Blood Bowl 1, tylko ładniej. Tak, tak, na pewno jest ładniej. No i gramy na konsoli. Nie wiem, czy pierwszy Blood Bowl wyszedł na konsolę, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tylko był na PC-cie. Tak, a ten gramy na PS4, czyli Tomek gra... Czy próbuje grać, tak, myślę, próbuję grać, bo na razie się jeszcze nic tam nie wydarzyło. No to jest gra, która nowych graczy może trochę zdziwić i zrazić, bo... No trzeba znać zasady przede wszystkim. Kiepsko tłumaczy zasady, nawet kampania fabularna, która jest mocno fabularna w dwójce właśnie, no niewiele tłumaczy. Nie wiadomo na przykład o co chodzi z atrybutami graczy, one to w ogóle nie jest tłumaczone, to widzisz to po lewej, ST, AG, AV. Nie wiadomo, jaki to ma wpływ. Myślę, że to jest strength, agility... Tak, 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 ale wiesz, nie wiadomo też, jakie to ma przełożenie na rozgrywkę też. Jak grasz, to nie do końca o tym wiesz. Natomiast, co jest ciekawe w tej grze, że właściwie wszystko zależy od rzutu kostką. Dobra, i co teraz robisz? Na przykład teraz kontroluję tego dużego gościa, on jest osiłkiem, ma ogromną siłę, ale otacza go trzech orków. I czy warto w ogóle się w jakiś konflikt z nimi wdawać? No mogę spróbować, tylko że... Mówię. Aha, musisz ustawić teraz zawodników w obronie, tak? Tak, tak, przed tak. Wykopem. Dobra, no to ustaw tak, to jest jakoś w ogóle ładnie. Rozstawienie, to tego akurat zostawię, tego mogę przesunąć. Ogólnie w miarę mi pasuje to rozstawienie, jakie jest tutaj, może tych tu na skrzydło trochę przesunę. I poczekam na wykop tej piłki. No i trójkątem możesz potwierdzić teraz, tak? Tak, tak. No i kick-off, właściwa rozgrywka się zaczyna. Orkowie też się przytasowali. Akurat gramy ze sztuczną inteligencją, która w tej grze... O, kret ja będę wykopywał, więc super. W tej grze raczej nie jest wybitna. W ogóle mam wrażenie, że SI robi wszystko, żeby przegrać. Żeby dać graczowi fory. Tak przynajmniej jest w kampanii fabularnej. Teraz rozgrywamy po prostu zwykły mecz kick-off. Może kwestia poziomu trudności. Tak, tak. Oj, chyba mi piłka wypadła za boisko. Tak, i w tym momencie po prostu dowolny ork bierze piłkę w łapę i tyle. Trzeba uważać podczas wykopywania, bo może właśnie... Znaczy piłka nie leci dokładnie tam, gdzie wskazujesz. Tak, 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 jakiś... może być kiks. No wszystko zależy od zawodników, tak? Jak zawodnik sobie wykopuje, no to trzeba na niego uważać. To tak jak w FIFA. No trochę tak, trochę tak. Niesamowite. Teraz mój przeciwnik wykonuje turę. Nie możesz w tym momencie nic zrobić? Nie, mogę tylko poczekać na to, co on wykombinuje. Mhm. Mam nadzieję, że wykombinuje w miarę szybko. Czy tak sobie po prostu patrzymy teraz? Tak, tak. Nawet nie możemy tego jakoś przyspieszyć. Ale widzisz, your opponent is playing, więc no my nie możemy za bardzo nic zrobić. Mam nadzieję, że nie ustawiliśmy drugiego gracza żywego, nie mając drugiego pada. A, no po prostu długo się namyślał. Okej. Okay. Komputer też człowiek. Tak, komputer człowiek musi pomyśleć. Tak, no i wiadomo, zasady są takie, żeby wziąć to jajko całe, nabite kolcami i doprowadzić do tego miejsca, gdzie jest napisane touchdown. Czyli tak jak można to wykopać, tak, można wykopać jakoś, no trzeba generalnie dotknąć piłką tego miejsca. Ale... No, tutaj jakaś akcja. Tak, 3-1. I właśnie rzut kostką. Masz szansę uciec. Determinujący nie. To, co się ze mną stanie. Nie masz szansy uciec. No nie. Akurat orkowie są świetni w takich akcjach siłowych. Co tam? Co możesz zrobić teraz? Teraz nie zabawiam. Nic raczej nie mogę zrobić. Nie, no ale wstał. No tak, czasami jest tylko ogłuszenie, czasami jest tylko odsunięcie o jedno pole. Wszystko zależy od rzutu kostką tak naprawdę. Widzicie, gość rzucał dwoma kostkami, wybrał sobie jedną z nich i dzięki temu mnie odsunął, a sam się przemieścił o jedno pole. No tutaj zaformuję obronę wokół swojego... Tak, czasem po prostu trzeba wiedzieć, kiedy zaatakować, kiedy się ustawić wokół przeciwnika. O, nawet takiego dużego osiłka może mi ktoś spokojnie przesunąć. Ale jak już gracze przeciwni się formują w taką zwartą ekipę, to trzeba po prostu
uciekać, uciekać, uważać, najlepiej pomóc też innymi. Dobra, teraz żeby zwiększyć swoje szanse. Twoja kolej. Co no możemy tak zrobić? Teraz mogę się poruszać dowolnym zawodnikiem. Oczywiście no, celem jest to, żeby odebrać to jajko, ale widzę, że tak zastawili tego gościa, że nie ma szans po prostu tam podejść nawet. Więc na przykład mogę sobie wybrać... Spróbuj zmasakrować tego gościa przed tobą. Mogę tak zrobić, będę miał jeden rzut kostką. No spróbujmy, no mam 7, 3, 3, 8, ale oczywiście wszystko leży od tak zwanych kostek. I zobaczymy, co mi wyszło. Coś tam się udało zrobić. Defending player is pushed back. A, czyli go odsunę o jedno pole i go powalę. Czyli to jest dosyć dobry rzut. Cieszę się, że mi tak wyszło. Okej, damy, że follow, że chcemy iść na jego miejsce. Fajne są te animacje, aczkolwiek w jakimś czasie są trochę powtarzalne. Jak już trochę pogracie, to zaczniecie kojarzyć, że już gdzieś to widzieliście. Dalej biegnij, do tamtego z tyłu. Wiesz co, teraz zrobię tak. Ten ma tu trzech gości, więc na razie po prostu nic nie zrobię, bo będzie koszmarnie. Ale spróbuję tym się jakoś, spróbuję tym wyminąć, o, dać z lewej strony. Ale tak musisz iść w kierunku piłki. Tak, 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 więc pójdę z lewej, a potem spróbuję z prawej jakoś go zajść. Najlepsze to, że nawet podczas biegu mogę się wywalić. Więc tutaj żadna akcja nie jest oczywista. No tak, przebiegając obok zawodników... Jeżeli w ogóle jest na przykład, przebiegamy tuż obok orka albo jakoś, jakiegokolwiek innego to przeciwnika... To masz rzut kostką na jakiś tam... Tak, to mamy 60% szans, że uciekniemy, no to jest jednak mało. Mamy ponad 30%, że on nas zetnie po drodze. Dlatego trzeba bardzo, bardzo mocno uważać. Dobra, tym nic nie zrobię, bo dobrze stoi. Ale tym podbiegnę trochę, żeby pomógł temu kolesiowi. Powiedzmy, że ustawię go tuż obok. Bo wiadomo, w kupie siła. Kupę nikt nie ruszy. Ale widzę, że piłka jest mocno zastawiona, więc będzie bardzo ciężko. Ten zawodnik na środku pola jest tam taki, w newralgicznym miejscu. Tu podejdę. Mówisz o tym dużym? Nie, mówię o tam przeciwniku, który tam się tutaj w głębi pola schował. Tak, tak. Na razie zakończę turę i zobaczymy, co zrobi przeciwnik, bo on też lubi robić różne błędy, które ja potem mogę wykorzystać. Oczywiście każda rasa w grze ma własny styl gry. I na przykład orkowie świetnie się właśnie nadają do takiej siłowej walki. Ludzie są w miarę uniwersalni, mroczne elfy są bardzo zręcznościową rasą i świetnie podają i tak dalej. Dlatego grunt w tym, żeby po prostu znaleźć swoją rasę. Na starcie jest 8 ras, co właściwie tyle samo co w jedynce, ale wiadomo, że to się rozrośnie, że będą kolejne DLC, jakieś nowe rasy się pojawią. Chodzi o to, żeby były dobrze zbalansowane. No już jaka formacja bojowa. Tak, tak, tutaj zrobili taką piątkę. Będzie bardzo ciężko, od razu widać, że przeciwnik mocno się zastawił. No, zobaczymy. Na odepchnięcie. Fajnie, że kamerą mogę ruszać tak w miarę dowolnie. Mogę grać w ten sposób. Mogę sobie przybliżyć kamerę. No, o, zostałeś kontuzjowany. Niestety tak czasami bywa. Badly hurt, no long term effects. Także nie ma tragedii. Ale dobrze też nie jest. Ale dobrze też nie jest, tak. Tutaj bęcki kolejne. No, orkowie są świetni właśnie w takich siłowych akcjach, więc... To czemu sam nie wybrałeś orków? Wiesz co, bo ja zawsze staram się grać taką rasę, która jest bardzo zbalansowana. Jest dobra w tym, dobra w tym, dobra w tym. Nie jakaś wybitna w jednej dziedzinie, ale po prostu uniwersalna. Dobra, najpierw musisz chyba wstać tymi zawodnikami, którzy leżą. Oni już tak leżą. Dosyć na amen. Ale... Dajmy im szansę na zrehabilitowanie się. Ten by się przydał, jakby wstał. To go wstań. Dobra, stand up. To zajmujemy się piłką? I teraz tak, no spróbujemy coś tu zrobić, to będzie ciężko. Myślę, że ten pierwszy powinien zaatakować tego, ten tutaj twój pierwszy. Tego z przodu, co jest przed nim. No możemy, on jest, o, to są dwaj blicerzy, czyli goście, którzy właśnie się przypychają mocno, ale spróbujemy. No nie ma innej szansy. O Jezu, podwójny knockout. Chyba, że miałbym pewną zdolność, której nie mam. Czy dwaj będą leżeć? A nie, bo mamy zdolność blok, więc nic nam nie grozi. Po prostu nic się nie stało, zmarnowałem po prostu turę tak naprawdę dla tego zawodnika. Ale spróbuję tego skasować, może to się uda. Push back and knockdown, bardzo dobry skill. Widzę, że gość nie ma dodża, więc na pewno będzie powalony. Czasem fajnie jest powalić kogoś poza w ogóle linię. Wtedy jakby wyłącza się go z gry po prostu.
No, także ludzie też potrafią przywalić, Bartek, wiesz. To nie jest zasada, że tylko orki. Orkowie są tacy waleczni. Orki z Majorki. Orki z Majorki. Tym podejdę tutaj, zostawię się. Będzie dwóch na jednego. Okej. Okay. Tu boję się wchodzić w konfrontację. A ten tam zostawił się tego jednego zawodnika z tyłu. Co tam tego planujesz nie? nim zrobić? Planuję przebiec z nim gdzieś tutaj w okolice. Tu nie, bo będzie ciężko, ale tutaj spróbuję. Nie chcę wchodzić między dwóch orków. W zasadzie ta gra to jest właśnie mega dużo kombinowania. No mogę robić wszystko tak, jak mi się podoba, biorąc pod uwagę też ogromną losowość, czyli właściwie wszystko zależy od tych rzutów. Kostką. Dobra, czyli podbiegnę sobie tutaj, powiedzmy. Mam nadzieję, że się nie wywalę po drodze. Również same projekty postaci są całkiem ciekawe, chociaż też po jakimś czasie się powtarzają. Po lewej zastaw. Tak, właśnie warto zastawiać, bo wtedy jak wróg chce uciec z tego pola, z tego kwadratu, to musi rzucić kostką, czy mu się w ogóle to uda. Więc to co, albo... kończymy turę, czy jeszcze coś robimy? Masz jeszcze jednego, który może coś zrobić? No, ale... zakończę turę, zobaczymy, co się stanie. Ale przyznam szczerze, że SI się ładnie zastawiło w tej rozgrywce. Nawet jak grałem w kampanię fabularną, to nie widziałem, żeby takie zagrywki były często stosowane. No, tutaj się trochę otworzyli z jednej strony. Tak, tak. No to... tam coś się dzieje po lewej stronie. Ale o to mi chodziło, wiesz, żeby ten właśnie podbiegł do mojego zawodnika na dole, żeby ten na górze mógł po prostu przejąć tą piłkę. Okej, blok się udał. Ta niepewność, właśnie ta niepewność jest świetna, chociaż rozumiem recenzentów, którzy mówili, że im to nie pasuje. Że to jest trochę takie jak właśnie Hearthstone, wiesz, że wszystko zależy od szczęścia. Ale naprawdę, ja tam lubię taką rozgrywkę, trochę takiej nieprzewidywalności zdrowej. Dobra, tu widzę, że już nie masz szans w takim zwarciu. Ciężko jest, tak. Szczególnie jak jest dużo orków wokół, to masz na przykład dwie kostki, wiesz, zamiast jednej, więc... jest ciężko, ale widzę, że nie upadłem na ziemię, więc jest okej. Okay. Tutaj muszę jakoś wykorzystać tych panów. No, ale tutaj sobie dasz radę. Zobaczymy. Tam najgorzej będzie... Ten jest moim kluczowym zawodnikiem, aczkolwiek chyba właśnie oberwał. No i tyle z jego kluczowości. Tak, tak, tak. No niestety, czasami się tak zdarza. No ale no w końcu będą musieli te szyki jakoś tam rozewrzeć. Będą musieli przebiec, tak? Więc mam z tyłu 4, 5, nawet chyba 6 zawodników. No, teraz chyba jednego mniej. Więc mam się kim bronić póki co. Spróbuję tego orka skasować, bo mi tutaj nie pasuje. Myślę, że powinno być w miarę okej. Okej. Powinno go odrzucić, powiedzmy, w tą stronę. Dobre zagranie. Widać, te animacje troszkę się powtarzają. A teraz jakbyś bezpośrednio zaatakował piłkę? Mogę tak zrobić, mam nadzieję. Jednym z tych zawodników. Myślę, że tym. Ale widzisz, muszę przejść przez dwa heksy, przez dwa kwadraty, na których coś mi się może wydarzyć. No, przez jeden, przez jeden, dobra. No, gra inteligentnie do tego podeszła. Okej. I co tam się stało? Defending player is pushed back and knocked down. Okej, okay, czyli... chyba dobrze. Mam nadzieję, że przyjmie jego piłkę. Po tym. Na razie ją utrzyma. Jeszcze jest kontuzjowany. No to świetnie. A piłka wypadła i teraz trzeba do niej dobiec. No i teraz kurczę, jak to zrobić? Jak tu mnie zostawili? Tu mnie zostawili. Masz ci los. Mogę tutaj jakoś pobiec tym. Tutaj są wyniki takie mocno piłkarskie, a nie futbolowo-amerykańskie. Typu 1-0, 2-0, maksymalnie 3-0. Także no tutaj... Może tym spróbuj przebiec. To będzie totalny fail, mam 17% szans, więc... Zobaczcie, co się dzieje, jak się źle gra. Random number generator. Aczkolwiek zdarza się, że masz 15% i ci się udaje. Wiesz, no nie ma reguły. A masz ten, powtórkę no. Tak, reroll tak zwany. Ale to mi dużo nie daje, bo miałem 17%, a to jest bardzo mało. Aczkolwiek widziałem na YouTubie filmiki, gdzie gość naprawdę miał 3 rzuty pod rząd beznadziejne i jakoś sobie poradził. Więc to jest gra dla szczęściarzy, na pewno. Jak wygracie mecz, możecie zagrać w podka. Tak, tak, to jest dobra myśl. Piłka leży, nikt do niej nie biegnie. Bo ktokolwiek do mnie dobiegnie, będzie celem dla będzie wszystkich. Absolutnie celem totalnym. Oczywiście tą piłkę można podawać, ale grając orkami jednak warto ją utrzymać przy sobie. Orkowie chyba za dobrze to nie rzucają, ale świetnie się przebijają przez obronę. Au. Będzie bolało.
Ouch. Oczywiście w dalszych etapach gry zdobywamy różne atrybuty, rozwijamy zdolności, mamy rynek transferowy, więc możemy sobie ustalić drużynę taką, jaką chcemy, złożoną właśnie z takich dużych graczy, mniejszych, szybszych. Wszystko zależy właściwie od gracza. O, to tylko odepchnięcie, bardzo dobrze, cieszy mnie to. Myślę, że w następnej rundzie pierwsze, co musisz zrobić, to jest powstać wszystkich swoich zawodników. Zaczynają się wylegiwać tam. Chociaż bywało tak, że kończyłem grę w jednego zawodnika, który po prostu przebiegał boisko. Tak zwana taktyka YOLO. Ale zobacz, ile tu jest, to nie ma szans, żeby tą piłkę w ogóle zdobyć. Dobra, ale postaw tych zawodników. Postawię, tam jeszcze tak. Po lewej stronie jeden. Tak zrobię. Stand up. Niech oni chociaż tutaj udają, że coś robią. Tak. Ups, misklik. Dobra, ten mi tu leży. Dlatego już nie mogę, chyba że wykorzystałem swoje szanse. Tego spróbuję przepchnąć, może mi się uda. O! O, i teraz obosieczny miecz. Czyli nie dałem rady i po prostu... Ale gruby może dać radę. Akcja obróciła się przeciwko mnie. Turnover. No nie jest łatwo. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Ale zobacz, tu mam dwóch zawodników, tu mam dwóch. Oni robią wszystko, żeby moich przyblokować. No, to będzie atak. No, tu już mi zostawili jednego. No rany, dwa rzuty. No, kiepsko. Nie tylko odepchnięcie, ale i gleba. No, z orkami trzeba... Raczej będzie tylko odepchnięcie. Na długi dystans się trzymać, a nie na krótki. Zobaczymy, jak ten z piłką pobiegnie. Czy on w ogóle pobiegnie, wiesz, bo możliwe, że orkowie sobie oczyszczą drogę. Może czekać. I dopiero wtedy, nie? No dobra, jednak będzie znokautowany. Ała. I to dosyć porządnie. Ale projekty postaci bardzo, bardzo przyjemne dla oka. Kolejne leży. Trochę mi wyszczupili tutaj kadrę. Nie jest to chyba twój najszczęśliwszy mecz. No nie jest, ale wszystko można w tej grze odwrócić. Można być na przykład naprawdę w totalnej po prostu klęsce, a jednak wygrać mecz, wiesz, jednym punktem. Jakoś totalnie przebiec randomowo boisko i wygrać. Więc tutaj nie ma reguły, no teraz jest naprawdę słabo, ale to jest właśnie taka demonstracja, pokazuje wam mniej więcej, co się może w tej grze wydarzyć i o co w ogóle chodzi. Dobra, dobra, po prostu ci nie idzie, już się nie tłumacz. To swoją drogą. Dobra, teraz ja... No muszę z tego zaatakować jakoś, żeby w ogóle myśleć o odebraniu piłki. Spróbujmy... O, odepchnięcie tylko. No ale... to odepchnij go z dala od tego... No mogę tylko tu albo tu. No to tutaj, chyba będzie lepiej. No i się... jestem blisko piłki. Spróbuję dużym się przedrzeć. A przebiegnę, spróbuję go od razu zaatakować. Ale mam bardzo małe szanse na dodge. Dwa razy będę się rzucać. Trudno, próbujemy. Teraz się żyje. Uuuu, weszło. I co teraz? I co się obydwoje. A ja nie mam bloku. Mam dużo zdolności, ale nie mam bloku chyba. On ma. O rany. Taki no zarobiony tak początek. Dobrze, a się okazało, że... Genialny początek, naprawdę. Dobra, myślę, że w tym momencie już masz zerowe szanse na zwycięstwo. Raczej, a czy na zdobycie punktu. Tak. No zobacz, jaki gangbang się zrobił. Mam jednego zawodnika, a to jest chyba z 10. Ale wiesz, dopóki piłka w grze, wszystko się może wydarzyć. Zaraz przeatakuję tym zawodnikiem i zobaczysz, że odbieram piłkę, lecę do przodu. No, chcę to zobaczyć. Ja w sumie się już rozmyśliłem. O, no, to może atak. Być ostatnia może być chwila tego zespołu. O, dwa rzuty to już w ogóle. Jeszcze miał blok, a ja nie miałem. Także tak, dzieci, kończą się zabawy z orkami. I teraz tylko formalność, tak. Lepiej się trzymajcie z dala od orków. Grajcie jakieś długie podania. Ale żeby grać długie podania, trzeba mieć piłkę. Ja tej piłki nie miałem. Ale robiłem co mogłem tak naprawdę. Także to było Blood Bowl 2. Tak, to była masakra po prostu jednostronna. Ale tak też się zdarza. Nie wszystko się wygrywa. Dobrze, to już chyba sobie darujemy wstawanie tymi wszystkimi zawodnikami, tak, się tak, po prostu pożegnamy. Niech leżą, niech
Nie ginął. Nie ginął. Recenzja jest na stronie. Oceny nie zdradzam. Zachęcam do przeczytania. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć.